Po 201 dniach przerwy ruszył sezon na parkietach Suzuki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Na inaugurację sezonu w pierwszej kolejce rundy zasadniczej ZK Madoralny Sakocko podejmował na własnym parkiecie zespół Rawpluk Sokół Łańcut. Poczyniliśmy kilka wzmocnień składu w porównaniu do ubiegłego sezonu. Doszło do nas kilku wartościowych graczy: Filip Małgorzaciak, Michał Jankowski, Patryk Pełka, Wojtek Fraś, Kacper Majka, Konrad Strzępek. To są wszystkie nowe nasze nabytki. Liczę, że dobrze wkomponują się w zespół i z pozostałymi zawodnikami, którzy pozostali po tamtym sezonie, stworzą zgrany kolektyw. W zespole gospodarzy w trakcie przerwy pomiędzy sezonami doszło do sporych zmian kadrowych. Nastąpiła zmiana trenera, Jerzy Chudeusz odszedł do Śląska 2 Wrocław, a zastąpił go na tym stanowisku Jarosław Krysiewicz, który 13 lat temu prowadził kłodzki zespół w drugiej lidze. Na te możliwości finansowe, które mieliśmy, i na specyfikę naszego klubu, wydaje mi się, że udało się skonstruować optymalny skład, na jaki nas było stać w tej chwili. Barwy ZK Madorala Nysy Kłodzko nadal będą reprezentować Michał Weiss, Rafał Wojciechowski, Maksym Rogalewski, Jarosław Bartkowiak, Marcin Kowalski oraz Paweł Nowicki. Z nowych zawodników zagrają Michał Krawiec, Karol Nowakowski, Tomasz Ochońko, Daniel Dawdo oraz Maciej Krakowczyk. Ponadto w Kłodzku ponownie zobaczyliśmy Krzysztofa Kraniewskiego i Artura Szymańskiego. A jakie są mocne strony dzisiejszego państwa rywala Łańcuta? Przede wszystkim trener, który jest w tej lidze od początku już dobrych 15 lat i ma ogromny bagaż doświadczeń. Jest gro zawodników, która została z poprzedniego sezonu, i ta drużyna została mocno wzmocniona. Zresztą nikt nie ukrywa w Polsce, że to jest główny pretendent do wygrania tej ligi. Dla nas dobrze, że może w pierwszym meczu możemy się skonfrontować z drużyną, która powinna bić się o zwycięstwo w tej lidze. Trener, jak i zawodnicy z Łańcuta do tego spotkania podeszli bardzo skoncentrowani i nie liczyli na łatwe zwycięstwo w kłodzkiej hali sportowej. No przede wszystkim bardzo nieobliczalny zespół, który pokazywał do tej pory, że przede wszystkim jest bardzo groźny na własnym obiekcie, i tego też się spodziewamy w dzisiejszym spotkaniu, bardzo ciężkiego, wymagającego meczu. Zespół gospodarzy do tego spotkania podszedł w swoim najsilniejszym składzie, natomiast w zespole gości kontuzji nabawił się Michał Jankowski, a pozostali zawodnicy byli w pełni dysponowani. Pierwsza kwarta rozpoczęła się od prowadzenia Nysy 4-0, ale później w miarę upływu czasu na parkiecie dominowali już tylko rywale. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 6-20 dla przyjezdnych. Na początku drugiej kwarty zaatakowała Nysa. Za skuteczną akcję zespołu wykorzystał Marcin Kowalski, rzucając z dystansu za 3 punkty. W odpowiedzi drużyna z Łańcuta za sprawą Bartosza Czerwonki również zapunktowała z dystansu za 3 punkty. I od tego momentu wkradła się niemoc i mała skuteczność w obronie i w ataku zespołu gospodarzy, którzy przegrali drugą kwartę dość wysoko, podobnie jak pierwszą, wynikiem 20-43. Rzeczywiście pierwsza połowa padła naszym łupem, wyszliśmy mocno skoncentrowani, bardzo agresywnie graliśmy, ale na jakieś oceny, no to poczekajmy do końca meczu, bo już nieraz zresztą wysokie prowadzenie zawsze troszeczkę uspokaja, troszkę usypia ten prowadzący zespół. Mam nadzieję, że nam się to nie przytrafi. A dwa, ja już wiele razy przegrałem tutaj w tym miejscu, w tym mieście, także z bardzo dużym szacunkiem i pomimo dużego prowadzenia uczulaliśmy się na to przed chwilą w szatni, z bardzo dużym szacunkiem do rywala. Jeśli nie włożymy tyle sił, co w pierwszej połowie, w tej drugiej też, to cały czas myślę, że może być drużyna z Kłodzka w grze. Myślę, że te 21 minut możemy o tym zapomnieć. Otwarcie ligi trochę stresujące, może to, że jesteśmy u siebie wreszcie, ale nic, trzeba to odciąć grubą kreską, zagrać drugą połowę jak najlepiej i liczyć na to, że naprawdę zaczniemy grać na naszym poziomie. Niestety kolejne kwarty nie napawały optymizmem co do losu spotkania na korzyść gospodarzy. Skuteczna obrona, przechwytywanie piłek, skuteczne ataki z dystansu i w rzutach podkoszowych nie pozostawiały złudzeń, jak dobrze przygotowaną i silną jest drużyna Sokół Łańcut, która wygrała trzecią i czwartą kwartę i całe spotkanie 95-52. Bardzo dobra skuteczność rzutowa mojego zespołu, dobra gra zespołowa. Szanowaliśmy w dzisiejszym spotkaniu 28 asyst. Także ten pierwszy mecz już za nami. Trzeba się już powolutku przygotować do kolejnego ciężkiego meczu wyjazdowego. Chciałbym bardzo podziękować naszej grupce kibiców, w której był burmistrz miasta Łańcuta Rafał Kumek, wiceburmistrz Michał Mglej. Także cieszy to, że władze miasta jeżdżą za nami, wspierają nas i cieszą się także tymi zwycięstwami jak my. Jedną rzeczą jest na pewno to, że drużyna z Łańcuta w tej chwili jest po naszym zasięgiem i to pokazała ten level zawodników, którzy tam występują, no bije naszą drużynę przynajmniej o klasę.
i można mecz przegrać, tak jak się to dzisiaj wydarzyło, ale jest jedna zasada, że trzeba się bić. Można przegrać z klasą, można przegrać bez klasy. A my dzisiaj ten mecz przegraliśmy bez klasy, bo nie było w nas zadzierności, chęci i innych paru rzeczy. Obserwując spokojnie ten mecz, bo dzisiaj byłem bardzo spokojny, żeby jeszcze tej atmosfery nie podgrzewać i czerpiąc z doświadczenia. Takie mecze się zdarzają na początku sezonu, kiedy drużyna jest zupełnie, może nie zupełnie, ale w dużej mierze nowa. I my mamy taką teraz sytuację, że mamy grono nowych zawodników. I mecze, które się odbywają przez tak zwane przedsezonowe, są zupełnie od tych, jakie się odbywa w lidze. I nam się wydawało przed sezonem, że my już jesteśmy drużyną, która może bić się z najlepszymi, bo te sparingi wyglądały dobrze. Natomiast dzisiaj sala, już drużyna z wyższej półki plus kibice spowodowały to, żebyśmy najnormalniej w świecie dostali paraliżu. Bo takie rzeczy, które dzisiaj żeśmy robili na parkiecie, w meczach przedsezonowych się w ogóle nie zdarzały. I to tylko można to tym jednym wytłumaczyć. Zaczęliśmy zawody bardzo dobrze w sensie ataku, otworzyliśmy sobie 5 otwartych pozycji i żeśmy żadnej nie trafili. I wtedy nastąpiło w głowie, jak ja to nazywam, komórka zaczęła gonić komórkę i zaczął się stres i później wszystkie rzuty nie były niedociągnięte, urwane. Do tego nie pokazaliśmy ambicji w obronie, żeśmy zbyt łatwo przegrywali i to się złożyło na ten wynik, jaki jest. Myślę, że żeśmy sobie już parę słów powiedzieli w szatni i mecze przegrane muszą nas napędzać do tego, żebyśmy zrobili krok do przodu, albo przynajmniej żeśmy wrócili do tego, co prezentowaliśmy 2 tygodnie temu i będzie zupełnie inaczej ta drużyna wyglądała. Ale tak się przytrafiło, tak jest w sporcie i to nam się przytrafiło i trzeba to wziąć po prostu na klatę. Ja muszę wziąć to na klatę, przeanalizować, wyciągnąć wnioski i na następny mecz musimy pojechać z innym nastawieniem i po prostu następny mecz wygrać. Tutaj nie ma. Sport jest zero-jedynkowy. Albo wygrywamy, albo przegrywamy. My musimy następny mecz po prostu wygrać. Kolejne spotkanie ZK Madoralny Sakłocko rozegra na wyjeździe zespołem GKS Tychy, a u siebie zagra 10 października zespołem Wegre AZS Politechnika Opolska. Planowane spotkanie jest na godzinę 17. Ilość miejsc ze względu na pandemię koronawirusa ograniczona do 250. Natomiast RAF Pluk Sokół Łańcut najbliższe spotkanie rozegra również na wyjeździe zespołem Śląsk 2 Wrocław, a u siebie zagra 14 października o godzinie 18 zespołem Miasto Szkła Krosno.